W tym filmie rozwiążemy ciekawe równanie. 2x dodać 3 równa się 5x odjąć 2. Jak to rozwiązać? Podobny przykład rozwiązałam w jednym z poprzednich filmów. Może oglądałeś? Mamy tutaj wyrażenia z x po obu stronach równania. Również liczby znajdują się po obu stronach równania. Jak sobie z tym poradzić? Najważniejsza rzecz, o której powinieneś pamiętać, to że chcemy mieć x po jednej stronie, a liczby po drugiej. Musimy zatem trochę poprzenosić te wyrażenia pomiędzy stronami. Można to zrobić i zrozumieć na różne sposoby. W jednym z poprzednich filmów pokazywałam te dwa sposoby. Jeden ze sposobów to po prostu przenoszenie liczby na drugą stronę ze zmienionym znakiem liczby albo wyrażenia. Czyli jeżeli tą trójkę będę chciała przenieść na prawą stronę, to tutaj ta trójka zniknie, a tu bym wpisała minus 3. Pokazywałam też, że tak naprawdę to jest to samo, co odejmowanie bądź dodawanie stronami. Zróbmy tym drugim sposobem, żebyśmy przećwiczyli i znali różne techniki rozwiązywania takich zadań. Musimy się zdecydować, po której stronie chcemy, żeby były x. Zwyczajowo gromadzimy je po lewej stronie, a po prawej stronie równania gromadzimy liczby. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to odwrotnie. Żeby po prawej stronie równania były x, a po lewej stronie liczby. Zróbmy tym drugim sposobem, czyli po prawej stronie zgromadzimy x. Zatem to 2x tutaj nam przeszkadza. Odejmiemy stronami 2x, czyli z tej strony pozbędziemy się x, ale żeby to równanie nadal pozostało w równowadze, czyli żebyśmy mogli napisać znak równa się, to po prawej stronie też muszę to minus 2x odjąć. Tutaj to 2x da nam 0, 2x odjąć minus 2x to jest 0, tu pozostanie nam 3. 3 równa się. 5x, teraz będę miała odjąć 2x i odjąć 2. I odjąć 2. Teraz to minus 2 chcemy przenieść na drugą stronę. Chcemy się pozbyć tego minus 2 z prawej strony, ponieważ po prawej gromadzimy x, po lewej teraz liczbę. Zatem, aby się pozbyć minus 2, muszę dodać 2 po prawej stronie. A żeby równanie zostało w równowadze, muszę dodać po lewej stronie też 2. No to idziemy. 3 dodać 2 będziemy mieli po lewej stronie. Tak naprawdę mógłbyś sobie już w tym momencie dodać, ale ja robię wszystko po kolei, żeby to było jasne, co tu się dzieje. 5x odjąć 2x, a minus 2 plus 2 to daje nam 0. No i teraz mamy, zobacz, proste równanie do rozwiązania. 3 dodać 2 to się równa 5. To się równa 5x odjąć 2x to jest 3x. Czyli mamy takie równanie. 5 równa się 3x. To jest to samo, co 3x równa się 5. Jak rozwiązać takie równanie? Trzeba pozbyć się tej trójki przy x. Czyli dzielimy stronami przez 3. Czyli prawą stronę podzielę przez 3 i lewą stronę też podzielę przez 3. Co otrzymam? Po lewej stronie będzie to 5 trzecich, a po prawej stronie 3 podzielić na 3 to jest 1, czyli zostanie sam x. Tak samo tutaj by było. Jeżeli tutaj podzielisz przez 3 i tu podzielisz przez 3 stronami, to tu masz po lewej stronie x, a to tu 5 trzecich. Zatem nasz wynik to x równy 5 trzecich. Jeśli chcesz być porządny, to warto zauważyć, że 5 trzecich to ułamek niewłaściwy. Można go przedstawić w postaci liczby mieszanej. 5 trzecich to inaczej 1 i 2 trzecie. Ponieważ w piątce jedna trójka się mieści, czyli jest jedna całość i zostają jeszcze dwie części, czyli 2 trzecie. Zachęcam Cię do poćwiczenia rozwiązywania tego typu równań na stronie Khan Academy. A jako ćwiczenie do tego filmu możesz sprawdzić, czy ten wynik x równy się 5 trzecich spełnia to równanie. Jak to zrobić? Pokazałam w poprzednim filmie. Zapraszam.